15 marca w Sosnowcu rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu in vitro. Pary, które są zainteresowane uczestnictwem, mogą zgłaszać się do klinik, które przystąpiły do programu. Tylko w tym roku Sosnowiec wyda na ten cel 200 tysięcy złotych. W ramach całego programu, który rozpoczął się w 2021 roku i potrwa do 2024 roku, będzie to 800 tysięcy złotych. W tym roku 40 par kolejnych, bo w sumie całość tego programu obejmuje 160 par. Z takich jakby informacji też dla nas najważniejszych, w sumie do tej pory urodziło się 35 dzieci z tego programu naszego miejskiego. Ponadto 4 kobiety są jeszcze w ciąży. Nabór z kolei zakończył się w lutym w Częstochowie. W tym mieście in vitro jest dofinansowywane od 11 lat. W poprzednich latach było też bardzo duże zainteresowanie. W ubiegłym roku 44 wnioski zostały złożone, a jeszcze wcześniej, 2 lata temu, 65 wniosków. No i zwykle, jak to jest przy takich kwestiach formalnych, czasami ktoś się wycofuje, to że 40 par mogło skorzystać z tego dofinansowania z naszego programu zdrowotnego. W tym roku jest mniej wniosków, 29 wniosków wpłynęło. Jednak nie wszystkie miasta decydują się na dofinansowywanie in vitro. Dla par, w których miejscach zamieszkania nie ma takich programów, jest dobra wiadomość. Wkrótce ruszy program wojewódzki. Na ten cel województwo śląskie wyda 20 milionów złotych przez 4 lata. W tej chwili jesteśmy na etapie opiniowania projektu polityki zdrowotnej pod nazwą dofinansowanie metody in vitro, czyli leczenia niepłodności dla par, które starają się o potomstwo. Jest to projekt, który będzie rozłożony na lata 2023-2026. W tej chwili mamy zabezpieczone 5 milionów złotych na ten rok. Na razie nie wiadomo, kiedy program się rozpocznie, ale jest duża szansa, że będzie to jeszcze przed wakacjami.